Jesteśmy na ulicy Smoleńsk 4. Jesteśmy przed naszym centrum. Widzicie, że dzieło pomocy Świętego Ojca Pio to jest miejsce spotkania. Od 300 lat bezdomni, biedni, ubodzy w Krakowie mogli spotkać się z Furtianem na Furcie, mogli otrzymać tam pomoc. Od 2004 roku patronem tej pomocy ubogim jest Święty Ojciec Pio. Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio to jest dzisiaj 40 pracowników świeckich. To dzisiaj jest prawie 200 wolontariuszy i oczywiście bracia kapucyni, no i najważniejsze osoby, czyli bezdomni, których w Krakowie liczymy na ponad 2000 osób. Tutaj w tym miejscu każdego dnia przychodzi kilkaset osób i jest to okazja do spotkania, jest to okazja do wymiany uśmiechu, jest to okazja do konkretnej pomocy. Ta pomoc jest bardzo kompleksowa, począwszy od podania bułki i herbaty i kawy, poprzez możliwość kąpieli, wykąpania się, wyprania odzieży, poprzez też pomoc w doradztwie zawodowym, poprzez pomoc socjalną, mieszkaniową i też pomoc duchową. Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio jest takim szczególnym miejscem. Myślę, że nie tylko dla osób doświadczających bezdomności, ale również dla nas, pracowników, wolontariuszy, darczyńców czy braci kapucynów. Chcemy, aby to miejsce było bardzo przyjazne, żeby miało namiastkę domu, dawało nie tylko poczucie bezpieczeństwa, pomocy, wsparcia, ale również budowało relacje, które będą budować na przyszłość i będą zmieniać historię tych osób, które tutaj przychodzą. Wiemy, że osoby przychodzą poranione, że osoby przychodzą z dużym bagażem trudności różnych. Staramy się im towarzyszyć w takiej prawdzie, w wolności, ale również w poszanowaniu ich samodecydowania o zmianie sytuacji, w której się znajdują. Myślę, że jak w przedszkolu zapytamy kogoś, dzieci, które tam są, co chciałyby robić, kiedy będą dorosłe, to żadne z nich nie powie, że chciałyby być bezdomnym. Nie spotkamy się z taką odpowiedzią i myślę, że nikt z naszych podopiecznych nigdy nie wymarzył sobie takiego życia, nigdy nie chciał być na ulicy. Dlatego też nie sądzę, żeby zdecydował raz czy dwa, że po prostu tak będzie żył. Wiele czynników może i zależy poszczególnych od naszych podopiecznych. Może można było inaczej, ale przecież kto z nas nie popełnia błędów w życiu. Często naszym podopiecznym w pewnym momencie brakło wsparcia życzliwych osób, osób, które by były na czas, które byłyby dostępne dla nich, które miałyby dla nich serce. Myślę, że z tym musimy się zmierzyć na początku, żeby zobaczyć właśnie tą złożoność w każdym z nich. Próbujemy zmieniać rzeczywistość wspólnie razem z osobami, które tutaj przychodzą. I ta pomoc, choć jest bardzo czasami prosta, od podania ręcznika, od zapewnienia posiłku, po również takie spotkania bardzo ze specjalistami, czy to z lekarzem psychiatrą, z psychoterapeutą, z pracownikami socjalnymi, to wszystkie odbywają się w ogromnej takiej życzliwości. Chcemy, aby one były właśnie budujące, żeby one były wspierające, żeby dawały nadzieję tym, którzy tutaj przychodzą. Ta pomoc, która miała miejsce przy Furcie klasztornej, dzisiaj jest bardzo szeroka i jest pomoc taką kompleksową. Dzięki ogromnej współpracy z osobami świeckimi, dzięki też pomocy wolontariuszy i dobrodziejów, dzięki oczywiście wstawiennictwu Świętego Ojca Pio, dzieją się tutaj prawdziwe cuda.